Towarzysze. Więc w tym filmie udzielę odpowiedzi na pytanie zadane pod filmem w komentarzu. Eee, pytanie Jurko Bochuna: Towarzyszu, czy, mu, czy nagrałbyś film, w którym omówiłbyś wszelkie odmiany komunizmu? Proszę o to dlatego, że nie jestem pewien moich poglądów i chciałbym poznać szczegóły poszczególnych odnóg, aby móc się jakoś zidentyfikować. Więc takie jest tutaj pytanie. No i teraz przejdę do odpowiedzi. Więc oczywiście no, jest to temat szeroki, wymagający pewnie napisania książki albo od razu jakiejś takiej wielotomowej pozycji, gdzie wszystkie te odmiany komunizmu należałoby przedstawić. Więc to, co powiem, to oczywiście będzie wersja skrócona, więc to jest pierwsze zastrzeżenie, że będzie to takie szybkie streszczenie. Drugie zastrzeżenie, że jest to moja, mój podział ruchu komunistycznego, może się okazać, że ktoś tutaj będzie miał zupełnie inny pogląd, inny komunista, więc nie dość, że ruch komunistyczny jest podzielony, no to jeszcze próba klasyfikacji tego ruchu także może wywoływać podziały, więc po tych dwóch jakby zastrzeżeniach przejdę do rzeczy, więc chciałbym powiedzieć, że ruch komunistyczny narodził się jako... Jako, jako właśnie skrajne, radykalne skrzydło rewolucji francuskiej. Mamy tutaj do czynienia z, z przysiężeniem równych, yy, które było właśnie takim skrajnym skrzydłem Jakobinów. Yy, więc mamy tutaj dwa nazwiska wa ważne do zapamiętania: Gracchus Babew i yy, Filip yy, Buonarotti. Yy, no i to sprzysiężenie równych, no to jest właśnie taką pierwszą organizacją komunistyczną, która będzie później, no, jakoś tam, yy, no, wszystkie kolejne organizacje komunistyczne będą tam jakąś kontynuacją tego, co robiła yy, ta organizacja z przysiężenia równych. Więc podkreślam, że jakby początek komunizmu to nie jest Karol Marks, to nie jest właśnie Związek Komunistów, tylko właśnie ten komunizm, jest czymś wcześniejszym. Karol Marx w momencie, kiedy właśnie pisał Manifest komunistyczny, no to sam tam właśnie w tym manifestie, on tam charakteryzuje różne ruchy socjalistyczne, różne ruchy komunistyczne, do których się odnosi, które krytykuje. No w każdym razie, no, Dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, gdyż uważam, że ruch komunistyczny od początku swojego, czyli od właśnie ostatniej dekady XVIII wieku do mniej więcej lat 70. XX wieku był to ruch, który, który no, taką, takim fundamentem komunizmu jako jako ruchu politycznego było przekonanie, że trzeba zrobić coś na wzór rewolucji francuskiej. Czyli tak jak rewolucja francuska była w stanie obalić dotychczas zastany ład, Obalić w sposób właśnie przemocą dotychczasowych rządzących, właśnie pozbawić władzy politycznej, pozbawić władzy ekonomicznej, często także pozbawić życia. No i w tym miejscu, właśnie dokonując rewolucji, tworzy się zupełnie nowy ład. Więc jestem, więc uważam, że Wszelkie podziały w ruchu komunistycznym, między tym właśnie początkiem, między tym z Równych, a latami 70. XX wieku, no to to są podziały dotyczące rewolucji. Jak ta rewolucja ma wyglądać, jakie rewolucje były dobre itd. itd. No i tutaj właśnie. No. Yy, więc. Uff. Idąc tak bardzo skrótowo, no można powiedzieć, że ten ruch komunistyczny rozwijał się w XIX wieku. Mamy tam właśnie Marksa, mamy, mamy konflikty w pierwszej międzynarodówce, ale ze względów tutaj, no, żeby ten filmik troszkę skrócić, no to całkowicie to pominę, gdyż wszelkie te podziały w ruchu robotniczym, w ruchu komunistycznym w XIX wieku nie mają właściwie dzisiaj już żadnego znaczenia, no pomijając być może jeden taki główny podział na, na właśnie marksizm i na anarchizm, więc to, to wyrosło z jednego pnia, pnia właśnie takiego rewolucyjnego komunizmu, z tą różnicą, że właśnie no, Marx stawiał na dyktaturę proletariatu, czyli na to, żeby rewolucja komunistyczna Yy, właśnie obalała burżuazję tworząc państwo robotnicze, no a, a, yy, a, 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 a Bakunin i jego uczniowie właśnie chcieli no, robić taką rewolucję antykapitalistyczną, która byłaby równocześnie rewolucją antypaństwową. Więc to jest ta zasadnicza różnica między tymi, yy, tymi dwoma nurtami. Yy, no i. Yy, więc to jest ta zasadnicza różnica między tutaj kolega widzi właśnie jak nagrywam w samochodzie robi głupie miny nie rozumie że ja tutaj ważne treści rewolucyjne głoszę yy, dobra ale nie będziemy się tutaj nie będziemy się tutaj zatrzymywać i idziemy dalej yy, więc yy, no oczywiście oczywiście yy, no ten podział o którym mówię no no, dzisiaj nie ma praktycznego znaczenia, ale ze względu tutaj na, na ważną, ważną rolę Marksa w ruchu komunistycznym, jako takiego właśnie, no, Mojżesza tego ruchu, takiego właśnie teoretyka głównego, no to dość często te, te tutaj polemiki Marksa z Bakuninem dotyczące... Dyktatury proletariatu, dy, dotyczące państwa, dotyczące tego, jak miała wyglądać rewolucja na podstawie analiz Marksa, rewolucji, w, w które on widział, czyli, czyli, czyli no, rewolucja we Francji 1848 roku yy, i kolejna rewolucja we Francji, właśnie yy, komuna paryska. No to, no to tam te um, często, no te myśli Marksa z XIX wieku, tam później były wielokrotnie powtarzane, cytowane w, w, w pracach komunistów z wieku XX, także, yy, no dobra, dobra. Yy, ale, ale ten temat zostawiamy, no to znaczy, no z tych współczesnych nurtów politycznych, Rzeczywiście no, istnieje anarchizm jako, no, jako dziecko, jako dziecko tego rozłamu załóżmy w pierwszej międzynarodówce, to, to, to ten anarchizm rzeczywiście istnieje, ale stawiam tezę, że no, w tym głównym podziale ruchu komunistycznego, jaki ja tutaj właśnie stawiam, czyli ten główny podział to jest stosunek do rewolucji, no to, to anarchizm Współczesny także jakby no, się nie mieści w tym, w tym podziale, gdyż no, co byśmy nie mówili o Bakuninie, co byśmy nie mówili o Marksie, no to oba te nurty, cała ta dyskusja dotyczyła tego, jak ma wyglądać rewolucja. No, współczesny ruch anarchistyczny no, nie stawia problemu rewolucji jako problemu na dziś. No. Po prostu temat rewolucji nie istnieje. No, rewolucja jest pewnym takim no, pewnym no pewnym reliktem przeszłości dla nich, a nie jakimś programem politycznym na dziś, no w każdym razie. No, ja nie zauważyłem tutaj jakichś planów rewolucyjnych. No, yy, yy. We współczesnym ruchu anarchistycznym, to znaczy, nie, żeby te, to słowo rewolucja się tam nie pojawiała, bo, bo ta rewolucja rzeczywiście się pojawia jako taki no, jako symbol, nie wiem, w tych jakichś piosenkach, jakiś pankowych czy coś tam, słowo rewolucja może i pada, ale to się nie przekłada na jakąś, na jakąś realną treść, no właśnie, co jak tutaj należałoby do tej rewolucji dojść, jak należałoby tę rewolucję wywołać. Do tego tematu przejdę później, to znaczy właśnie tematu, że dla mnie zasadniczy podział dzisiaj to jest właśnie kwestia rewolucji. No ale, ale skupmy się na właśnie tutaj chronologicznie na rozwoju ruchu komunistycznego. Więc, więc. Yy, yy, yy. Ogólnie, jak się, jak się tutaj bada jakąś chronologię ruchu politycznego, no to oczywiście powinno się przyjąć taką zasadę, że im bliżej współczesności, tym więcej czasu poświęcamy jakiemuś tutaj podziałowi w ramach ruchu. Więc jeśli chodzi o ruch komunistyczny, no to mamy tutaj właśnie do czynienia z takim ważnym podziałem. W ramach ruchu marksistowskiego to warto żebyś, towarzyszył, zrozumiał, że o ile ten pierwszy podział w pierwszej międzynarodówce to jest podział między marksizmem a anarchizmem, no to następny podział już jest tutaj w ramach samego marksizmu, gdyż ja, wszystkie te partie należące do międzynarodówki socjalistycznej traktuje jako mniej lub bardziej partie właśnie nawiązujące do tradycji Marksa. No i mamy tutaj tą właśnie zasadniczą sprzeczność między, między rewizjonizmem a, a, a bolszewizmem. No no ta sprzeczność później zakończyła się rozłamem, yy, która to doprowadziła do powstania międzynarodówki socjalistycznej i międzynarodówki komunistycznej. No i oczywiście, jakby tutaj kluczowym, kluczowym tematem było, był stosunek do rewolucji październikowej. Bo warto, żebyś tutaj, towarzyszu, zrozumiał, że nie wszyscy marksiści popierali rewolucję październikową. Są tacy pseudomarksiści, którzy uważają, że że rewolucja październikowa poprzez fakt, że Rosja była krajem zacofanym, no to nie spełniała tutaj wymogów zarysowanych przez Marksa, jak ten komunizm czy socjalizm należałoby budować i po prostu no, mamy całą taką tradycję no, antyrewolucyjnego marksizmu, właśnie tutaj związaną z, z Karolem Kałckim. No i różnymi jego uczniami, no, współcześnie jakbyś szukał jakiegoś właśnie ruchu politycznego, który, znaczy ruch to może za duże słowo, no, ale, no, jest taki kanał na YouTubie, nazywa się Kolektyw Rynkowy i ten Kolektyw Rynkowy właśnie odwołuje się do takiego marksizmu antyrewolucyjnego, właśnie marksizmu, który potępiał właśnie tą rewolucję październikową, no. Potępiał walkę rosyjskich robotników o wyzwolenie. No ale, no, więc to jest ten drugi podział. No i, i, i dla, dla potrzeb, właśnie, jakiejś tam klasyfikacji i szukania, no, szukania ułatwienia, właśnie. No, podziałów, zrozumienia podziałów w ruchu komunistycznym, no to wyłączamy poza nawias wszystkich tych właśnie członków pierwszej międzynarodówki, którzy poszli za Bakuninem, i wyłączamy wszystkich członków drugiej międzynarodówki, którzy nie poszli za Leninem. Więc interesują nas w tym momencie tylko ci, e, którzy, którzy właśnie pozytywnie odnosili się do rewolucji październikowej, gdyż dla mnie jakby no zasadniczym podziałem to jest no, stosunek do rewolucji październikowej. Ktoś, kto nie popiera rewolucji październikowej nie jest według mnie komunistą, mimo że możemy znaleźć no, właśnie ruchy komunistyczne, które same siebie określają jako komunistyczne, które równocześnie tej rewolucji październikowej yy, nie popierają, więc, ale więc yy, zadałeś pytanie mi, więc ja tobie odpowiadam, no, ja nie uważam, tych właśnie kauckistów za komunistów. No. Yy, więc teraz no, przechodzimy do rewolucji październikowej. No i tutaj no, yy, mamy zasadniczą, yy, zasadnicze, właśnie podziały w ruchu komunistycznym, yy, które yy, no, wynikają ze stosunku do rewolucji październikowej. Więc yy, historycznie no, taki pierwszy podział pierwszy podział, najważniejszy, najbardziej znany przed, przed II wojną światową, no to jest to podział na, na właśnie, no wynika to tutaj z, z, z postawy Lwa Trockiego, który, który właśnie został wyrzucony z partii bolszewickiej, który został wydalony ze Związku Radzieckiego, który został pozbawiony radzieckiego obywatelstwa i który stworzył Czwartą Międzynarodówkę, więc y, y, zarówno Trocki, jak i członkowie Międzynarodówki Komunistycznej, czyli zarówno członkowie trzeciej, jak i czwartej Międzynarodówki odwoływali się do tradycji rewolucji październikowej. Z tą różnicą, że trockiści zakładali, że rewolucja październikowa została zdradzona, że została zdradzona przez biurokrację, gdyż biurokracja właśnie kierowana przez Stalina zaczęła, zaczęła pod koniec lat 20. forsować kolektywizację likwidując w tym samym właśnie prywatną własność ziemi i budować socjalizm. Więc jakby to budowanie socjalizmu w Związku Radzieckim no, przez Trockiego zostało określone jako zdrada, zdrada rewolucji październikowej, no bo oczywiście jakby esencją rewolucji październikowej powinno być budowanie nowej formy kapitalizmu pod tutaj dyktaturą partii, jaką była właśnie ta nowa polityka ekonomiczna. I od razu chciałbym tutaj dać kolejne zastrzeżenie, zastrzeżenie gdyż, no da, ja wprowadziłem na samym, samym początku tego, tego, właśnie tego tutaj monologu: rozróżnienie, że jest taka, taka cezura umownie gdzieś tam w latach 70. XX wieku. Która to cezura? No, nie wiem, czy to jest cezura aktualna, akurat, akurat w stosunku do ruchu trockistowskiego. E, więc, jeśli jest jakiś trockista, który to słucha i który chce wyrazić swoją opinię, no to chętnie o tą opinię podzę. Mianowicie, to no, pytanie otwarte jest takie. No. Kiedy ruch trockistowski przestał mieć charakter rewolucyjny. to znaczy. No z mojej perspektywy ten ruch jako ruch krytykujący związek radziecki, nigdy nie miał ruchu charakteru rewolucyjnego, ale przynajmniej no w tym w tej... W tej no, w pismach teoretycznych Trockiego i tych pierwszych trockistów, to rzeczywiście ta rewolucja gdzieś tam się pojawia, że rzeczywiście, no, tą rewolucję należy, należy, przeprowadzić, że to rewolucja jest tą drogą, którą należy iść, no. Więc tyle, jeśli chodzi mniej więcej o lata 30 XX wieku. Współczesne partie trockistowskie no, nie znam jakiejkolwiek organizacji trockistowskiej dzisiaj, która by no, proponowała tą drogę rewolucyjną, jako właśnie tą taką no, tą drogą należy iść. No, współczesne organizacje trockistowskie, te przynajmniej duże, no, to są to no, organizacje, które trudno odróżnić od socjaldemokracji czy takiej radykalnej socjaldemokracji. No. Więc nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, kiedy dokładnie nastąpiła tutaj ta ewolucja trockizmu z ruchu no, rewolucyjnego w kierunku ruchu reformistycznego, no ale jest to gdzieś, gdzieś kiedyś to nastąpiło. No. Dobrze. No i tutaj należałoby, no, no, yy, no oczywiście takich nurtów komunistycznych, rewolucyjnych yy, przed II wojną światową, pewnie byłoby jeszcze kilka, o których należałoby wspomnieć, ale ja yy, tutaj no, muszę się streszczać i, i oczywiście muszę ten, ten wykład maksymalnie skracać. Więc kolejnym takim etapem jest druga wojna światowa. No i po II wojnie światowej powstało kilka nowych ognisk rewolucyjnych, niezależnych od rewolucji październikowej. Oczywiście, kiedy mówię niezależnych, nie znaczy to, że były to, nie wiem, wrogie rewolucje w stosunku do Związku Radzieckiego czy coś, ale po prostu, no, była to inna droga. Niezależna w sensie, no, jednak, była to, no. No bo tutaj, jakby no w, w części krajów doszło do przemian o charakterze socjalistycznym dzięki pomocy Armii Czerwonej, dzięki pomocy yy, Związku Radzieckiego, NKWD i tak No i takim klasycznym przykładem takiego kraju, gdzie doszło do reform o charakterze socjalistycznym z pomocą Związku Radzieckiego jest Polska. No, w Polsce ten ruch komunistyczny był słaby, i w Polsce no, trudno właściwie no, tutaj mówić o polskim ruchu komunistycznym jako jakimś niezależnym no, ruchu, który mógłby inspirować kogoś poza Polską. No więc e, o tyle w przypadku Europy mamy do czynienia z, z, właśnie z, z rewolucją albańską z rewolucją jugosłowiańską, więc mamy ten hodżyzm, mamy titoizm, mamy do tego rewolucję kubańską, no i właśnie taki termin jak kastryzm zamiennie z gewaryzmem, no i mamy w końcu rewolucję chińską, no i tutaj mamy ten ruch maoistowski. No i de facto yy, yy, różnicze, różnice między tym wszystkim, czyli tam między titoizmem, maoizmem, gewaryzmem, yy, no to są, yy, są, no, stosunkowo niewielkie yy, i głównie chyba są to różnice o charakterze geograficznym, kulturowym czy coś. No ale pewnie gdyby na, tak na siłę się uprzeć i szukać, to jakieś różnice można by znaleźć, więc chyba taką, no ale oczywiście no, więcej te ruchy łączy niż dzieli, no więc chyba taką dość istotną różnicą na przykład między gewaryzmem a maoizmem jest stosunek do religii, o ile no, w Chinach, przynajmniej w czasie rewolucji kulturalnej, no to te, te religie właśnie tradycyjne, religie chińskie, a także jakieś te religie importowane, jak islam czy chrześcijaństwo, no to były, yy, były, no, prześladowane w ramach właśnie tutaj atei, ateizowania społeczeństwa, no to w przypadku, w przypadku Kuby, w przypadku inspiracji kubańskiej dla ruchów rewolucyjnych w Ameryce Łacińskiej, no to tam te relacje z Kościołem Katolickim były, y, no, przynajmniej neutralne, a nawet, no, y, a nawet przyjacielskie, można by powiedzieć, no. Y, no ale, no, y, no, oddziaływanie tych, tych, no, tych rewolucji no to raczej tak promieniuje tutaj e, geograficznie y, więc Ameryka Łacińska no w latach 60 mamy do czynienia z powstaniem wielu różnych ruchów partyzanckich w Ameryce Łacińskiej które wprost inspirowały się właśnie rewolucją kubańską e, no i w tym samym czasie mniej więcej mamy do czynienia z powstaniem wielu różnych partyzantek w, w Azji, które inspirowały się, y, które inspirowały się maoizmem. Y, więc, no oczywiście mamy, mamy, mamy miejsca, gdzie ten maoizm i kastryzm wchodzą sobie w drogę. Z jednej strony mamy Afrykę, na przykład jest tam taka, no troszkę, troszkę, no, brzydka historia dotycząca Wojny domowej w Angolii, gdzie istniała i partyzantka maoistowska, i, partyzant, i tutaj te siły prokubańskie. No i tam nawet doszło między nimi do, do, do potyczek, no. że one stanęły po przeciwnej stronie barykady. Zresztą ci maoiści dość często tutaj, no. Pff, Jakoś tak dziwnie lawirowali w tej swojej krytyce Związku Radzieckiego, często stawali przeciwko tym ruchom postępowym, które współpracowały ze Związkiem Radzieckim czy też Kubą. No ale to jest długa, długa historia, naprawdę no nie chcę jakoś się rozgadywać. No, no jeszcze mamy elementy takiej, mm, takiej konfrontacji tych ruchów rewolucyjnych. W, w, we wschodniej Ameryce Południowej, w Peru, na przykład, jest tam i partyzantka o charakterze, charakterze maoistowskim, i partyzantka o charakterze, yy, o charakterze właśnie tym prokubańskim. No. Yy, no, ale, yy, więc jest to, jest to ciekawy temat, warto podkreślić, że kiedy ja wprowadzam termin kastryzm, albo maoizm, no to tutaj stosuję jakby no, takie zasadnicze rozróżnienie. No. Co innego jest kastryzm w krajach trzeciego świata, który rzeczywiście przełożył się na realne y, próby wywołania rewolucji? Co innego jest kastryzm w krajach imperialistycznych, który to albo przełożył się na jakąś tam inspirację dla studentów, a także przełożył się na, no, na taki eksperyment no, w latach 70. XX wieku właśnie różnych ruchów terrorystycznych właśnie, czy to w zachodnich Niemczech, czy we Włoszech, czy we Francji, czy w Belgii, które właśnie też się inspirowały tym maoizmem czy kastryzmem właśnie na zasadzie, że tak jak w krajach Trzeciego Świata są partyzantki o charakterze właśnie partyzantki wiejskiej, tak w tych krajach imperialistycznych trzeba stworzyć partyzantkę miejską. No ale więc warto tutaj podkreślić, no, że między, że na przykład w, takiej, w takich Włoszech, no to tam wyraźnie można rozdzielić właśnie osoby inspirujące się czy tam popierające rewolucję kubańską, ale które jednak no, um, ograniczyły się w tym swoim poparciu dla rewolucji kubańskiej y, do nie wiem pisania książek, do demonstrowania, do działalności takiej legalnej od tych y, organizacji, które tam weszły na stronę walki zbrojnej. Więc to nie jest też tak, że jak mówimy o, o właśnie maoizmie czy kastryzmie w, w Europie Zachodniej, to, to, to że jest to jakiś monolit polityczny. Nie, no, tam też jest jakby ten, ten podział i to jest ten główny podział, to jest właśnie, no, czy my się tylko inspirujemy, czy też od inspirowania do przechodzimy do czynu. No, i to tyle by było mniej więcej, jeśli chodzi o, o te takie wyróżnienie najważniejszych nurtów w ruchu komunistycznym. No, z mojej perspektywy, no to, no to mamy do czynienia z pewną cezurą. Ta cezura to jest mniej więcej koniec lat 70., ale to jest oczywiście umowne. Chętnie podyskutuję, jak ktoś ma tutaj jakiś inny, inny pogląd. No w każdym razie uważam, że po latach 70. No zostało, została tutaj, został obalony no podstawowy dogmat dla ruchu komunistycznego. Tak jak podkreślam, no ruch komunistyczny narodził się jako radykalne skrzydło rewolucji francuskiej. I do tego momentu, do tych właśnie do tej no, no do Margaret Thatcher. Niech, niech Margaret Thatcher będzie taką właśnie, takim, taką cezurą, no to do Margaret Thatcher dla, dla komunistów było jasne, że ta rewolucja jest jedyną drogą do przeprowadzenia, no, do wprowadzenia tutaj ruchu socjalistycznego, znaczy do, do, do wprowadzenia socjalizmu. No a więc trzeba zniszczyć państwo w którym się żyje, zniszczyć, no, obalić panowanie polityczne burżuazji. Jeśli ta burżuazja będzie stawiać opór, no to na, trzeba to ten opór rozwiązać przemocą. No to jeśli chodzi o właśnie okres, który rozpoczął się w ruchu komunistycznym od tej rewolucji Margaret Thatcher yy, okres ten trwa do dzisiaj No i w czasie w, i w tym okresie no to właściwie ten główny dogmat, a więc że drogą dla komunizmu jest rewolucja, no on został obalony no tam no dzisiaj to już jak się tak patrzy na te współczesne ruchy o charakterze komunistycznym marksistowskim czy coś no to um, pojawia się zasadnicze pytanie, no, gdzie jest ta rewolucyjność tych ruchów. No. Eee, I rzeczywiście ta rewolucja pojawia się jako, jako jakiś symbol, jako jakieś odwołanie historyczne, ale w, w realnej praktyce dzisiejszych partii komunistycznych, no właściwie tej rewolucji nie ma. No i to dobrze byłoby sobie powiedzieć, że no, po prostu no współczesny ruch komunistyczny no, odrzucił rewolucję. No, i oczywiście no, możemy tutaj no, przyjąć, wprowadzić pewne podziały na, yy, no właśnie. Yy, no, ja bym tutaj widział takie zasadnicze trzy podziały no, w ruchu tam odwołującym się do Marksa czy do Lenina. No. Więc pierwszy podział, znaczy pierwszy taki segment, no to jest to po prostu, yy, nazwijmy to droga KPP. Czyli no, po prostu no, to, co mówi Krzysztof Szwej, to jest mniej więcej tyle, no, że rewolucja to była dobra 100 lat temu, no, ale dzisiaj no, to mamy e, kartkę wyborczą, to dzisiaj to możemy wszystko rozwiązać metodami demokratycznymi, drogą wyborczą. Czyli to jest taki, taki właśnie eurokomunizm, no, całkowita, a całkowita negacja rewolucji. No. Więc jest to, jedna, jest to jakaś skrajność. No. Z drugiej strony mamy jakąś tam skrajność po drugiej stronie, czyli jakieś tam marginalne grupki gdzieś tam, które, które sporo o tej rewolucji mówią, które no, no, mają jakąś taką właśnie przekonanie, no, że, że ponieważ one są prawdziwie rewolucyjne, no to muszą się konspirować, bo oczywiście ABW, CIA, FBI, FSB i wszyscy inni, no to ich tylko podsłuchują. Yy, yy, więc ja takich ludzi poznałem, którzy rzeczywiście no, są tacy yy, rewolucyjni przez duże R, i dla nich rewolucyjność oznacza, że jeśli yy, głównym problemem współczesnego ruchu komunistycznego jest yy, przejście do działalności legalnej yy, i to przejście do działalności legalnej, spowodowało wyrzeczenie się rewolucji, no to oni w ramach właśnie bojkotu no, całkowicie odrzucają działalność legalną, no jeśli załóżmy, nie wiem, komunistyczna partia Polski prowadzi stronę na, w stronę internetową, no to oni mówią, nie, 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 my nie będziemy prowadzić strony internetowej, my się będziemy konspirować, no więc, więc spotkałem takich świrów we Francji, którzy właśnie no są tak bardzo rewolucyjni, że, że się wszystkiego boją, wszędzie się konspirują, no. Właściwie, no, yy, no, odrzucają cały ten porządek, no, cały ten porządek e, państwowy, no. Yy, więc, yy, no i gdzieś tam pośrodku po byłaby taka strategia, nazwijmy ją st strategią bolszewicką, czyli taką strategią, no, yy, leninowską, Zarysowaną w pracy dziecięca choroba lewicowości w komunizmie, gdzie Lenin mniej więcej precyzuje, no, że, że, że jak komuniści powinni funkcjonować w kraju właśnie z funkcjonującą demokracją burżuazyjną. no to on mniej więcej Lenin mówi, no, że, że komuniści powinni, jeśli jest taka możliwość wykorzystywać tą drogę legalną, powinni startować w wyborach powinni tam, nie wiem, wydawać gazety i tak dalej, i tak dalej, ale równocześnie, no, powinni wykorzystywać tą drogę legalną do tego, żeby szerzyć po, tutaj ten program rewolucyjny, jakby ten, żeby, no, w, iść, iść do wyborów po to, żeby wprost mówić, no, naszym celem dzisiaj, co prawda, startujemy w wyborach, ale jak nasz program będzie, będzie, zyska popularność w społeczeństwie, a równocześnie, no, jakieś tam pojawią się problemy, no to my nie zawahamy się, żeby tą rewolucję przeprowadzić, no, metodami tradycyjnymi. No i to jest mniej więcej droga towarzysza Michała, który który, no, z jednej strony wykorzystuje różne legalne formy działalności, to właśnie platformy YouTube, strony internetowe. Jak się da, to tam publikuję na różnych jakichś tam mediach innych. Jak ktoś mnie zaprasza do debaty, do tego występuję, rozmawiam. Prowadzimy, no więc taką normalnie e, działalność legalną i rozwijamy się tą drogą, a równocześnie, a równocześnie. No to no, cały czas jakby mówię, że no, ta gdzieś tam w perspektywie trzeba mieć tą rewolucję. No ale no, oczywiście no, nie, mam, nie mam gotowej strategii, jak tą rewolucję przeprowadzić dzisiaj, w roku 2020. Liczę na to, że wydarzenia wydarzenia no w, 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 dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, być może jutro w całej Europie, że one wyłonią jakiś nowy, no, nowy pomysł na rewolucję, no oczywiście nowy, mm, no metody jakoś tam tradycyjne, czyli, czyli, no, 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 wszystko i tak zawsze się sprowadza do przemocy, no, tylko, no, yy, tylko, że, no, dobra, nie ma co tego tematu rozwijać, bo to też, no, w sumie to jest taki temat, raczej powinien być konspiracyjny. No dobrze, więc, więc, więc uważam, że dzisiaj no, ten ruch komunistyczny, no to ma ten zasadniczy podział. To, są, to jest ten podział, który powiedziałem, czyli jeśli chodzi o metody działania, no to z jednej strony właśnie mamy. Właśnie tam y, ludzi, którzy całkowicie właściwie obrazili się na rewolucję i się jej wyrzekli. Z drugiej strony ludzi, którzy się tej rewolucji nie wyrzekli. Y, no, a na to nakładają się podziały y, dotyczące no, strategii na dziś. Na dziś. K wynikające z analizy. No, naszej najbliższej rzeczywistości, czyli analizy tego, czym jest, czym jest Polska, analizy tego, czym jest Unia Europejska, analizy tego, czym jest NATO, tego, czym jest Rosja. Yy, więc od razu, jakby tutaj yy, odpowiadając na pierwsze pytanie, czym jest Polska, no to istnieją dwa przynajmniej, dwa, dwa przynajmniej yy, stanowiska. No jest jedno stanowisko takie, że Polska jest kolonią, a więc Polska jest kolonią Zachodu. Yy, jako Polska, jako kolonia, no to właśnie ten, yy, rewolucja w Polsce powinna mieć charakter narodowo-wyzwoleńczy, właśnie przegonić te zachodnie korporacje, no, z drugiej strony jest pogląd mówiący, że Polska jako kraj Unii Europejskiej, czyli tego bloku, bloku no, imperialistycznego, rządzącego, który, który rządzi światem, a przynajmniej rządzi Afryką, no to Polska nie jest, nie jest kolonią, tylko Polska jest kolonizatorem. No i Polska tutaj no, korzysta z tego międzynarodowego, właśnie z tego imperializmu. No. Co dalej? No dalej no to jest, czym jest Unia Europejska. No, u, są tacy, którzy twierdzą, że właśnie, znaczy no to, to, to jest właściwie rozwinięcie tego, czy już, o czym już mówiłem wcześniej, no ale no z jednej strony mamy dużą część polskiej lewicy, która uważa, że Unia Europejska jest taką szanską dla lewicy, że no, mamy tutaj właśnie. Piotra Ikonowicza, Partii Razem, tym kochana którzy mówią, że ta Unia Europejska to jest jakąś szansą, jakimś forum, które, które marksiści, socjaliści powinni wykorzystać, przede wszystkim do walki z polską burżuazją, z polską prawicą. No mamy środowiska właśnie inne, no takie bardziej zbliżone do moich, które, no właśnie twierdzą, że że Unia Europejska jest blokiem państw imperialistycznych. No i, i, i jeśli ta Unia Europejska ma jakiś wpływ na politykę w Polsce, to raczej na to, żeby ta polityka w Polsce przesuwała się no, coraz bardziej na prawo. No, no w każdym razie historycznie, no, od 2004 roku mamy całą tutaj przesuwanie tej wajchy w prawo w polskiej polityce. No i, a, i akurat nałożyło się to na na wejście Polski do Unii Europejskiej, czyli, no, ten kult żołnierzy wyklętych, czyli dominacja popisu, no, to, to jest właśnie konsekwencja wstąpienia do Unii Europejskiej. No, kolejną kwestią jest oczywiście, no, stosunek do NATO. O ile, no, choć tutaj akurat, no, jakichś wielkich różnic nie ma, no, ludzie są raczej krytyczni wobec NATO, no, ale... Yy, tak, więc yy, ja mówię o tych sprawach współczesnych, gdyż zakładam, że te wszystkie podziały, które wymieniłem wcześniej, czyli właśnie na, na trockistów, na maoistów, na chodżystów, na kastrystów, na stalinistów itd. itd. Ze względu na fakt, że, że warunki historyczne generujące te podziały już nie istnieją, no to ja nie uważam, żeby te podziały miały były dzisiaj ważne. No. One yy, owszem, no, dla ludzi w momencie kiedy ruch jest słaby i to główną, głównym miejscem Yy, sporów, jest teoria, jest ideologia, jest historia, no to jeszcze te podziały mogą mieć jakieś miejsce, yy, no ale wydaje mi się, że no w dzisiejszym, yy, w najbliższych miesiącach tutaj tego sypiącego się kapitalizmu, kryzysu i tak dalej, no to no, raczej myślę, że dojdzie do jakichś tutaj no, no, przynajmniej tak to, to widzimy w Stanach Zjednoczonych. No, jak mamy tam ten kryzys, to zakładam, że yy, na ulicach to tam są i ludzie, którzy, którzy odwołują się do Trockiego, i ludzi, którzy odwołują się do, do Stalina i tak dalej. Więc w tej takiej konkretnej sytuacji, no to tutaj chyba nie ma, nie ma różnic dotyczących tego. No, kapitalizm się sypie, trzeba walczyć, no, trzeba protestować no to nie jest ten główny podział dzisiaj główny podział to jest raczej podział to będzie podział dotyczący tego no właśnie jakimi metodami walczyć i o co walczyć no no, no więc co dalej no jest jeszcze tutaj dodatkowe kwestie które należałoby wprowadzić już tylko Poja powiem to na szybko, no ale chodzi oczywiście tutaj o tą sprawę w stosunku do lewicy obyczajowej, czyli no, zasadnicze pytanie, czy, czy ruch komunistyczny powinien być ruchem w... przede wszystkim walczącym o wyzwolenie klasy robotniczej, czy też powinien być ruchem. Walczącym o wyzwolenie wszystkich wyzyskiwanych czy uciskanych, a znaczy, raczej wolałbym tutaj używać słowa uciskanych. Wszystkich uciskanych w współczesnym społeczeństwie. I jeśli tak, jeśli tutaj właśnie wprowadzamy ten termin, mamy być ruchem walczącym o prawa wszystkich uciskanych, no to teraz właściwie wszystkim tym, którym jest źle w kapitalizmie, no to. Powinniśmy także walczyć o ich, ich właśnie sprawy, czyli sprawy dyskryminacji mniejszości seksualnych, dyskryminacji kobiet, dyskryminacji, dyskryminacji. No, no, to jest właściwie taka wyliczanka, którą jak zaczniemy tutaj jakby liczyć, no to, to dość długo może potrwać. No ale tu też są jakieś tam pewnie, pewnie byłyby jakieś sprzeczności. No w każdym razie, no ja wychodzę z założenia, że, że ten, że, że ten, wychodzę z założenia, że zasadniczy, Kurde, muszę, następnym razem będę musiał gdzie indziej zaparkować, bo zaparkowałem w takim miejscu, co to ludzie wychodzą idą do samochodu i wszyscy się zastanawiają, co ja robię. Ja sobie gadam i gadam. No, w każdym razie, no, ja wychodzę z założenia, że, no, ruch, robotni, że ruch komunistyczny powinien skupić się na organizowaną klasę robotniczej i to jest ta. I to jest ta, no, ten trzon, to jądro, tym powinniśmy się zająć. Równocześnie rozumiejąc, rozumiejąc, rozumiejąc problemy innych grup uciskanych w kapitalizmie, można się z nimi solidaryzować ideologicznie, w sensie no, tam, no. no w hasłach swoich, w artykułach powiedzieć, no słuchajcie, zgadzamy się z wami, popieramy was. Oczywiście krytycznie, no bo są nie wszystkie te, nie wszystkie te postulaty, które tam się pojawiają, ja całkowicie popieram, no ale ogólnie, no w, w ramach konfrontacji tutaj z tym, z, 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 z tym społeczeństwem jakoś tam patriarchalno-kapitalistycznym, no to raczej opowiadam się po stronie tych Uciskanych, no ale no, nie, chciałbym tutaj rozróżnić jedną kwestię. No, no, odrzucam odrzucam taki, taki typ działania na zasadzie takiej, że jestem zobowiązany co do tego, że na każdą akcję, właśnie tych mniejszości obyczajowej. Ja mam obowiązek się tam pojawić, no to to, 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 nie, jest, to nie jest, coś co co, co co mnie interesuje. Ja rozumiem sytuację taką, że jak załóżmy, no jest sprawa o charakterze antykapitalistycznym. Tam nie wiem, no teraz była tam demonstracja solidarności z protestami antykapitalistycznymi w USA. No, i na taką demonstrację właśnie przyjdą i przedstawiciele właśnie tam tych mniejszości uciskanych, i właśnie przedstawiciele komunistów i tak dalej. No to oczywiście no, w ramach jakiegoś jednego frontu można tam yy, można coś tam wspólnie działać, yy, ale nie no, należy oczywiście być bardzo ostrożnym, bardzo wyczulonym na na taką próbę bycia wykorzystanym przez te ruchy, jako właśnie taki statysta, który no, wchodzi w inny ruch, jest wykorzystywany przez ten inny ruch, jako po prostu, jako po prostu człowiek, który, no, no, no który, no, który, który, no, wielu różnych marksistów, tych organizacji trockistowskich, to tam wchodzi właśnie w te parady równości, tam, no, nie, nie, nie. Ja, ja swojego miejsca na tych paradach równości nie widzę. Co nie znaczy, że ja całkowicie jakoś ten ruch skreślam. No ja mówię po prostu, no, tam gdzie ten ruch ma charakter e, takiego, mm, takiego, no, takiego festynu, festynu, właśnie takiego. Takiej pokojowej demonstracji, właśnie gdzie się pojawiają różni celebryci, gdzie się pojawiają tam banery różnych korporacji, gdzie właśnie gra jakaś muzyka, właśnie taka no, kojarząca się z tą konsumpcją w kapitalizmie. No to oczywiście no, moja noga tam nigdy nie postanie bo to jest. To, to nie jest moja bajka, no, więc, więc robią sobie swoje parady równości, mi nic do tego. Yy, oddzielnym jednak tematem jest kwestia solidarności z tym ruchem, gdy ten ruch spotyka się z przemocą. No, gdy była sytuacja tam yy, jakiś czas temu w, w Białym Stoku, gdzie właśnie niejaki tyczka związany z kolektywem rynkowym pojechał z kolegami i rzucali kamieniami, i tam w grupie tam zaatakowali y, jakichś dzieciaków i ich pobili, y, no to oczywiście no, ludzie widząc tam w telewizji właśnie tą przemoc, właśnie taką przemoc, taką tchórzliwą przemoc, no bo tam widać sceny właśnie jak tam y, kilka czy kilku dorosłych mężczyzn bije jakiegoś tam ch słabego, chudego dzieciaka, no to, to jest nie dość, że już w ogóle przemoc, jaka taka jest zła, a jeszcze jak ta przemoc no, ma taki charakter właśnie, grupa y y y y y się rzuca na, 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 na jakieś pojedyncze jednostki, no to oczywiście y z czymś takim należy się solidaryzować, y y y bronić tych ludzi bitych, no y w każdym razie, no, kiedy przychodzi do jakichś właśnie aktów solidarności, czy nawet czy nawet aktów no, no kontrofensywy, no, no to, to, to czemu nie, no, ale, ale wtedy już jakby jest konkretny wróg, czyli nie iść na parady równości po to, żeby tam chodzić koło ludzi, którzy tam, którzy nie wiem, chodzą w samych majtkach jeszcze w stringach i się całują na ulicy i, i, i w atmosferze festynu a gdzieś tam obok powiewają jakieś banery Ikei czy, czy innych Facebooków i jakichś korporacji, to, to, to mnie to nie interesuje. Ale jak ci ludzie zostaliby pobici i później byłaby organizowana właśnie jakaś taka kontrdemonstracja kontr czy jakaś demonstracja o charakterze zemsty i konkretnym celem właśnie takiej demonstracji jest właśnie odpowiedzieć przemocą na przemoc, to ja mimo mojego dystansu do tych ludzi pobitych, no, no to jednak się z nimi solidaryzuję, jednak będę się z nimi bronił i przede wszystkim no, jest to jakaś okazja, żeby spuścić w pierdol tym, którzy ich pobili. No. A ci, którzy ich pobili, no to to są bardzo często osoby, które po prostu są moimi wrogami, no bo to są ludzie, którzy pobili tych ludzi, Yy, yy, za tam właśnie homoseksualizm, ale to są także ludzie, którzy na demonstracjach mm, krzyczą właśnie różne hasła antykomunistyczne, mają mają, uh, mają koszulki antykomunistyczne, właśnie jakieś tam tatuaże i tak dalej. No i jest to oczywiście jakaś taka okazja do tego, no żeby, żeby w, w sposób w miarę bezpieczny od strony prawnej, że spuścić takim skurwysynom w pierdol i w dodatku zrobić to jakoś tam właśnie, no. <laughs> Tutaj no, jest, jest w miarę taka właśnie atmosfera, że właśnie atmosfera... No, współczucia wobec tych pobitych, no tam jakoś można w tym momencie tam. Yy, no. No, dobra, nie będę tego tematu rozwijał. No, chciałbym, żebyście. Yy, nie łączy mnie z nimi wspólna sprawa, raczej łączy mnie wspólny wróg, no tak bym to pod, yy, podsumował. Więc yy, ty, oczywiście temat nie został wyczerpany, no ale trudno, no. Yy. Sądzę, że już na dzisiaj dość tego gadania. Pozdrowienia, towarzysze.